Burundi? Gitega. Próbowałem to kojarzyć z Git, jakby. No właśnie, jest tak. Taka ekipa streamerska Gity. Ale nie mogę ich skojarzyć z powrotem z Burundi. U mnie pewnie by było Git jako elita więzienna, wiesz, film Symetry, takie klimaty. Tak, tak, tak. No co świeżak, sparing wieczorem. Nie? Dokładnie. Ega to można sobie zrobić z Mega na przykład. I teraz tak. Mega Git. Okej, czyli to jest jakby na samej górze hierarchii więziennej. Mega Git jest. Jak mi się ma kojarzyć Burundi z Symetrią? Na początku zajmiemy się tym Git, nie? Czyli Git Ega. Kto tam był takim Gitem największym? Wiesz, na przykład myślę sobie, tam był siwy, nie? Taki z tej celi. Był siwy, nie? Siwy był taki Mega, bo był taki nakoksowany. Na przykład, nie? Siwy. Więc on był takim mega gitem, gitega, nie? Burundi jest małym państewkiem. I teraz Burundi. Takim małym, troszeczkę trójkątnawym. W mojej ocenie Burundi, jak sobie skojarzymy z czymś polskim, ze słownika polskiego, to mamy burak na przykład, nie? Burak. Czyli na przykład ten git, ten siwy jako git. Brzydki git burak, mega. YouTuber, trafił do więzienia, wreszcie go złapali za to, że ma tyle karabinów, ale okay. Za to, że wszyscy oglądali jego filmy na YouTube, jest mega gitem w więzieniu. A ja bym na przykład to zrobił tak, że ten brzydki burak trafia do więzienia, żeby to uprościć, skrócić, i on, nie wiem, dostaje wciry od tego siwego mega gita, nie? Nie, bo no burak by mu za karabiny. Albo na odwrót, on mu daje wpierdziel, nie? Brzydki burak z tym gitem, nie? Jakoś to sobie połączysz, tak? Mega. Erytrea, Asmara. Okej, okay, Asmara brzmi jak Samarkand, który jest też w Uzbekistanie. A jakbyśmy to zrobili Smyrać, ASMR? ASMR? Ale co nie? W Erytrei jest ASMR? No to myślimy. Erytrea. Z czym się kojarzy Erytrea najpierw? U mnie byłby Eryk. O, Eryk z South Parku ASMR. Okej, okay, Eryk z South Parku. I on robi ASMR na przykład. I masz połączone skojarzenie do ASMR-a. Musisz pamiętać, że to jest Asmara, ale Asmara. Wydaje mi się, że A ASMR sobie mi wystarczy. Tak, Asmr. Wydaje mi się, Asmara. Że tak. Gabon to jest Libreville. Libreville. Tak. Dobra, no to okay. Tak. Libre, czyli wolne coś, tak. Ville, czyli po francusku miasto, Gabon chyba nawet po francusku mówi, więc wolne miasto. Okay. A jak skojarzyć wolność z Gabonem? Gab jest platformą alternatywą okay. od Twittera, której administracja nie jest absolutnymi lewakami, komunistami. Okay. I Gab promuje wolność słowa jako platforma. Dobra, czyli jest platforma Gab. Jakaś Gab. Tak, Gab, dobra. Dosłownie tak się nazywa ta okay. platforma. Libre słowa. Mówiłeś, że z wolnością i z... Libre to jest liberté, to jest wolność, tak. Tak. Okej, okay. Jaka postać się kojarzy z wolnością, tak zapytam. Kapitan Ameryka. Ja bym sugerował, że jest Kapitan Ameryka na wilku i teraz już mam obraz, on był wolność, czyli libre, wilk, czyli wil. W ten sposób bym sobie szedł z łańcuszkiem, nie? I teraz połączenie z Gabonem. Mówili, że Gabon to jest ta platforma od Gab, streamingu. Tak, może on streamuje na tym wilku na przykład, robi streama takiego vloga z wilkiem w lesie. Na przykład, nie? I mamy teraz dziwne, tak. Bo będziesz miał wilka. Ja to pierwszy raz sobie wizualizuję, zamknięte oczy i myślę sobie tak. Kapitan Ameryka jest na wilku, więc jest Libreville i to jest stolica Gabonu, bo on był na tym Gabie na streama robił po prostu, nie? W ten sposób Dzięki. Sobie lecimy. Na jak ci to, jak Gabie, ci to pasuje? Tak. Fajne. Okej, okay, dobra. Gambia. Dużo akurat moich skojarzeń jest albo jakby stricte geograficznych, albo historycznych właśnie. To jednocześnie ci daje troszeczkę historii, bo jakby taka mnemonika tak. prosta, która na przykład, nie wiem, Kapitan Ameryka na wilku, nie jest jest bardzo abstrakcyjna w porównaniu do na przykład, no, że tutaj było historycznie to i tak dalej. Ale Aha. w sensie, jak działa, to działa. Ja to robię dlatego, że na przykład, znając ciebie, będziesz miał za chwilę tam 1000 stolic do odtworzenia. Tak, tak. I w pewnym momencie pomyślisz sobie o generycznym mieście, że wyobraziłeś sobie miasto jako jakieś skojarzenie i to już jest za dużo, nie? A ten Kapitan Ameryka na wilku, to już jest od razu Libreville na przykład, nie? I wydaje mi się, że to lepiej tak różnorodnie robić w takich właśnie abstrakcyjnych stylach, ale zobaczymy, jak pójdzie, sobie potem sprawdzimy. Gambia Banjul. To państwo, które leci wokół rzeki, to jest bardzo wąskie państwo. Otoczone przez Senegal kompletnie. I tutaj mamy banjul. Nie masz jakiegoś skojarzenia z instrumentem na przykład? Banjo. Gambia. Gam jako gra mi się kojarzy. Game. Gamer na przykład jakiś, nie? A może Gambit z X-Menów? Kojarzy tę postać? Nie kojarzę Gambita z X-Menów, ale mi się kojarzy Gambit jako po prostu... W szachach? Istnieje w szachach, tak. Aha. Moja znajomość szachów jako taka pozwala mi tylko zrozumieć, że w szachach na przykład ostatnio popularny jest ten Bartek, nie? Xententacion, Bartek. Tak. I myślałbym Radomska. Sobie na przykład, że on robi Gambit w szachach, i gra na banjo. I to już dla mnie jest proste i nie potrzebuję nic więcej. Jak zobaczyć Bartosz banjo. Po prostu. Bartosz gra na banjo po prostu i robi gambity w szachach, John, tak to widzę. John, może jakoś to dodać. Bardzo chcesz dodać tę końcówkę, tak? To ostatnim slabem. Według mnie jakoś tworzysz. John. Barton, John. Według mnie nie potrzebujesz tego. A jak się okaże, że potrzebujesz, to i tak wyjdzie za to chwilę. Potem wyjdzie drugi tak, raz, no. Tak. Wy na pewno w memory community przecież ten wykres taki, jak rzeczy zapominasz, czy od space repetition. Tak, krzywa zapominania, tak. To wykochacie ten wykres na pewno. Wiesz co, zawsze staramy się tłumaczyć, że same mnemotechniki fajnie, ale musisz powtórzyć potem. Bez powtórek tak już nie pamiętasz niczego z tego dnia.
najbardziej ukochana rzecz na świecie. Tak, tak jak w ogóle dzięki za polecenie Close Master sprawdziłem ostatnio, fajna rzecz. No, lepszy tak od Duolingu bardzo według mnie. Pewnie, to pewnie. To i również jeżeli chce się wam robić własny talie fiszek i tak dalej, to Anki jest bardzo fajnym programem. Oryginalnie tylko zrobiony Anki... tylko pod japoński, ale w Anki możecie zrobić sobie talie fiszek na wszystko. Problem z Anki jest taki, że tam trzeba trochę hakować, nie? Tak, tak, tak. Troszkę to jest tak. Bardzo jakby widać, że twórca Anki jest linuxowcem. Bo tam wszystko jest takie bardzo... Zrób to sam. Gwinea równikowa, Malabo. Gwinea mi się kojarzy z gwintem, jak w Wiedźminie masz gwinta na przykład. Albo gwint od butelki. Ja też myślałem sobie na początku o Marlboro. Malabo, Marlboro mi się skojarzyło. To są takie, wiesz, podobne fajki, pierwsze są tak. Spółgłoski na przykład, nie? Ja nie jaram, ale fajki są złe, a złe, czyli ma. To na przykład możemy sobie wyobrazić, że małe fajki Marlboro chowasz... do gwinta. I teraz pytanie, jak tam jeszcze zrobić czym coś... jest gwint oprócz tej karcianki? W sensie duży gwint... Część gwint, butelki jest, tak... jest chyba, nie? Albo też wkrętka do mikrofonu się nazywa. Albo wkrętka gwinta. Do mikrofonu. Tak. Więc jakbym wkładał tę paczkę Marlboro do gwinta, załóżmy, hipotetycznie. I pytanie jeszcze, co z tym równym, równikiem? Co tam no, żeby równo zrobić? Leżało, bo inaczej wypadną. Bo ci mikrofon na przykład spada, nie? Albo, tak, albo fajki tak. Ci spadają z mikrofonu. Załóżmy taki scenariusz potencjalny. Chowanie jakby, do co tego... widzicie u streamerów, z przodu mikrofonu wszystko ładnie, a z tyłu takie fake, fajki takie fajki Marlboro. Dokładnie. Mamy sobie już takich 5 różnych państw, które ty miałeś gdzieś tam w tył pamięci, ale nie do końca. I teraz, gdybym cię zapytał, stolica Burundi. Burak brzydki trafia do pierdla i wali w lepę głową siwemu i staje się mega gitem, więc Gitega. Mhm, czyli Burundi Gitega. Erytrea. Erytrea, ASMR, Erika Cartmana, Asmara. Gabon. Gab, na Gabie jest Kapitan Ameryka z wilkiem. I Libreville. Gambia? Gambia jest wzdłuż rzeki, a to nie było częścią mnemoniki. Gambia, co to było z Gambią? I teraz twój mózg właśnie kopie, nie? I to jest super proces w tym momencie, że on tak, co tak, tam było? Tak, jaki tak. Był łańcuch? Mieliśmy tam do tej pierwszej sylaby gamer jakiś, nie? Potem mówisz, a może tak, Gambit? Gambia jako Gambit. Bartosz Rudecki gra na banjo. Czyli? Banjul. Super, tak, banjul. Czyli gdzieś tam po schodkach sobie dotarłeś, no i gwinea równikowa. Rumuńskie banjo, banjul. The banjo po rumuńsku. Może być, tak. Czyli ta końcówka ul jako Arkul, słowo określone. Tak, tak, fajnie, tak. Fajny pomysł. Gwinea równikowa. Jest na równiku, a ja se kitram faj... Nie, z tymi fajkami nie wiem. Spróbuj. Malboro. Malabu. Malabu, ale okay. To teraz, bo to mam świeżo w mózgu, to ja tak to bym sam tego nie znał. Ale i tak powiedziałeś nie do końca, bo jest Malabo, nie? Malabo, o. Tak, mal tak. Albo. Spróbujemy potem przy drugim powtórzeniu, zobaczymy, tak, czy to wejdzie, czy nie. Tak, drugim razem może coś innego wymyślimy. Dokładnie. Gwinea równikowa była, teraz Kamerun. Jest napisane Yaoundé. Znałem tą nazwę stolicy, ale straciłem stowarzyszenie z Kamerunem. Kam mi się kojarzy z imieniem Cameron po angielsku. A jakiegoś Camerona konkretnego znasz? James Cameron, Avatara. Jak ten z Avatara. No to może taką postać z Avatara byśmy mogli sobie wyobrazić. Jest, to będzie Camerona. To jest w ogóle ciekawe. Widziałem post z tego ostatnio, że... Avatar jest najbardziej pamiętnym, niepamiętnym filmem. Na Reddicie, jakby ktoś stawił temat, nazwij jedną postać z Avatara. A, nikt, że nikt nie dał rady. To ten Avatar ci pasuje? Jako Cameron? Wydobycie tego słowa? Cameron, zobaczymy. James Cameron, tak. Dobra, Yaoundé. Ja. To mi pierwsze przychodzi do głowy, od Offspringu. Ja bym powiedział, że gdybym ja sobie to przyswajał, to myślałbym sobie tak, co mi się kojarzy z tym ja, to na przykład ja pokazuję na siebie ja. Undé. Undé, czyli under. Jak underground na przykład. Tak. Postać z Avatara została, wiesz, raperem i mówi, ja jestem teraz undergroundowcem, nie? Ja jestem undergroundowym graczem. Nawet postać Avatara założył. Mówi, nie? Dokładnie. I tak sobie to picturujemy, nie? Co o tym sądzisz? Może dać radę. Może próbujemy. Dać radę. Komory. To jest w ogóle mój ulubiony do zestaw chyba stolic. Komory. Bo Komory i Komory to jest Moroni. I to jest mega łatwo, wydaje mi się, skojarzyć po samych Moron to jest taki debil. Na przykład. A komor to jest ptak? Ja sobie kiedyś sobie to słowo sprawdzałem i ja bym zrobił komorowski prezydent i moroni, o komorowski w moro i tyle, nic więcej, nie? W sensie, jeżeli ktoś nie lubi komorowskiego, to mam bardzo łatwo, nie? Komorowski jest moronem. Masz to gdzieś tam w głowie? Mogę mieć. Lesoto. Lesutu. Lesutu się mówi, okej. Okay. Zależy jak sobie. Maseru. Masery by brzmi jak jakiś japoński, czasownik. Les może brzmieć jak... Let's go! Let's go na siłkę masę robić. Let's go. No to możesz sobie wyobrazić jakąś postać z anime, która, wiesz, idzie, mówi let's go na siłkę i takie maseru, wiesz, takie jakiś okrzyk robi na przykład. Let's go po japońsku to będzie... I maseru to jest taki okrzyk. Ikimashou.
taki okrzyk na przykład na robienie masy. Masę rób, nie? Jakby tak wiesz. Masę rób, nie? O, dobre. Nie oglądam anime, więc może być Goku od razu, czy coś takiego. Okay, może mi być. Się najbardziej kojarzy jak Honce po prostu, tak. I też może no być. Tak, Dragon Ball, nie? Masz The to Baby mówię? Mi się kojarzy z Let's Go najbardziej. The Baby, wiem, też czytałeś. Może być. Kojarzę z mema, jakby tylko i wyłącznie. Mauritius, Port Louis. Nie wiem, czy się czyta Louis czy Louis. W francusku mówią, więc Louis. Poch Louis. Okej. Louis XIV był chyba bodajże tym, któremu obcięli głowę. To był 16 Ludwik, blisko byłem, nie w sensie IV. Okej, ale ta gilotyna by cię skojarzyła z Ludwikiem, nie? Tak, na pewno, od razu z Ludwikiem. A znasz jakiegoś Maurycego, czy nie? Mam kolegę z Mauritius. Jakby w realu znam typę, który tam mieszka. A jak to na imię? Rishi. Od razu wiesz, że on jest z tak, Mauritiusa? Tak. Możesz zrobić takie mega skrajne skojarzenie, że widzisz go w jakimś porcie, albo USB, albo w morskim porcie, i tam jest cięty na gilotynie. Od razu masz Ludwika. Auć, on spoko jest. On jest spoko, ale chodzi tylko o zapamiętanie jakby. Okej. To by się to teraz... Pomyślimy, zobaczymy. Myślę, że z tym Maurycym i z Ludwikiem mi lepiej będzie, ale zobaczymy. Generalnie tak niestety to działa, że ja często miałem na swoich egzaminach na studiach takie skojarzenia, że tam wiesz, działy się sceny dantejskie z rodziną, więc tak niestety to działa, nie? Nigeria. Mam napisane Abuja. Dobra, Abuja pamiętam, ale... Abuja brzmi trochę jak burza, nie? Abuja. Burze w Nigerii? Dlaczego są burze w Nigerii? Pytanie, co ci się może skojarzyć z samą Nigerią? Ty, czy KSI nie jest z Nigerii? On jest albo z Gany, albo z Nigerii. Ale on zawsze mówił 420 Nigeria Scope. Nie, to chyba jego brat mówił. Tak, jego jest tata jest z Nigerii. Tak. KSI. No to idealnie. Mamy KSI-a, super. To jest od razu wymierna postać. KSI i jakaś burza wokół niego. Nie wiem, KSI w burzy. Widzisz to? Mhm. Mamy w sumie już kolejnych 5 rzeczy, więc zacznijmy sobie od samego początku. Burundi. Mhm. Burak brzydki. Grał w symetrii i walnął z bani siwemu i stał się mega gitem, więc gitega. Erytrea. ASMR Erika Cartmana. Asmara. Gabon. Gab, Follow Me on Gab, Kapitan Ameryka, Mawilka, Libreville. Tak, dokładnie, Gambia. Wzdłuż rzeki Gambit, Bartosz Łudecki, gra na banjo, rumuńskim banjo, banjul. Super. To rumuńskie banjo zadziałało, rumuńskie mnemoniki. Gwinea równikowa. Wyrównać mikrofon, żeby nie wypalił fajki Malboro za niego. Albo, które są złe, albo dobre. Malabo. Super, Malabo. Bałem się, że tego nie wydobędzie, szczerze mówiąc, ale wyszło w końcu. Nie było to nasze najlepsze skojarzenie. Mal mi już dało Malabo. Nie było to nasze najlepsze skojarzenie, ale w końcu się tam nie, gdzieś nie, tam nie, ale zapisało. Dałem radę. Cameron. James Cameron, Avatar. Mhm. Undergroundowy raper. Ja już jestem Yaoundé. Tak jest, perfekt. Komory? Komorowski jest Moronem. Moroni. Tak, Moronę. Moroni, super. Lesoto? Ewentualnie Lesotho? Lesotho, let's go! Na siłkę robić masę, maseru. Mauritius? No to Rishi, gilotyna. No niestety tak wyszło. Louis, król Ludwik. Gdzie to było, pamiętasz? W Francji. Jakieś konkretne miejsce, morskie albo USB. Louisville. Port Louis. Tak, Port Louis. Czyli spikcieliu sobie do tego wszystkiego, tak, że to jest albo w porcie USB, albo w porcie morskim. Nie? Zapach ryby czujesz po prostu, nie? Jakiejś starej ryby. Może dali go na gilotynę dlatego, że mi nie oddał pendrive'a. O, bo ci nie oddał pendrive'a na przykład. Nigeria? KSI. Abuja. Republika Środkowoafrykańska. Językiem jest Sango. A stolica też sobie ma ten dwuznak NG. Bangi. Bangi czy Bangi się czyta? Bangi chyba. To musi być coś najlepiej środkiem, żeby od razu się to wyjaśnić. Nie wiem, ktoś jest przypięty do środka tarczy na przykład. Ewentualnie może. Central African Republic. C-A-R-K. Samochód. Taki jest skrót po angielsku? Tak, Central African... Car po prostu. C-A-R, no. No to wyobraź sobie, autem... że samochód spada Elon Musk mi się kojarzy z autem. Ale na przykład Elon Musk na przykład spada z samochodem z bungee. I masz RPA bungee. Co to myślisz? Nowa Tesla ma bungee. Ten środek ci się z tego wydobędzie? Żeby zapętrzył nie sobie... Ja zawsze akronimy pamiętam po państwu. Dobra. Republika Zielonego Przylądka. Praja. Praja to taka trochę Praga, która została zredukowana z półgłoskę mocno. I Zielonego Przylądka. Coś z zielonymi ludzikami na przykład. I Czechami, nie? Czechy to jest stolica piwa. Ja bym zrobił tak, że pominąłbym ten Przylądek i Republikę, bo ty sobie to przypomnisz sam automatycznie, to znasz to państwo. Tak, zielone. Tylko się skupi na zielone. Cabo Verde. I patrz, zieloni jak kosmici, zielone ludziki. Piją czeskie piwo. Po prostu. Okay. Co o tym sądzisz? Czyli bez masz? Takiego, okej. Okay. Seszele? Wiktoria. Po prostu Wiktoria, tak. Na pewno znasz Wiktorię konkretną, tak? Królowa Wiktoria. Królowa Wiktoria. No to Królowa Wiktoria szaleści, nie wiem, banknotami.
przykład, coś. Bo kiedyś była na banknotach przecież. Banknoty szeleszczą z nią. Dobra, czyli tak. Seychelles, Victoria. Sobie zapiszemy Seychelles. Banknoty szeleszczą. Sierra Leone. Flagę mają niebiesko-biało-zieloną, ale stolicy... Freetown. Wolne miasto. Ja bym z moimi doświadczeniami... Sierra sobie... to jest góra po hiszpańsku. Mhm. Czyli może być góra. Leone, Leon Zawodowiec, co ty na to? Tam on był snajperem. Sierra to on z góry snajpuje. Leon Zawodowiec z góry gdzieś tam celuje. Na przykład, nie wiem, może strzelać do ludzi. Taki jest po prostu barbarzyński, jest wkurzony i strzela do ludzi, żeby to miasto było go na wolność w mieście, więc wszystkich zastrzelił. Tak, wszyscy byli, nie wiem, wolni, żeby poszli do nieba, whatever. Jakąkolwiek historię sobie dorobimy, grunt, żebyś to widział. Jasne, jasne. Czyli mamy Sierra Leone. Togo? For here or to go. Lomé. Lomé znałem. Znałem Lomé, ale nie stowarzyszyłem tego. Jakieś skojarzenie do Togo, do Lomé? Najlepiej postaci. To go, mi to zawsze się kojarzy z tym memem. Opcje zabawienia jedzenia w Afryce. For here, to go. Aha, super pomysł. Może taki dostawca jakiś z nie wiem, z Ubera czy z... Może być dostawca z Ubera, to go. Ewentualnie, jeśli to ci też podejdzie, na przykład sędzia w sądzie ma togę. Toga, może być toga. Ale jak wolisz twoją wersję... Toga się nosiło w starożytnej Grecji też. Albo też w starożytnej Grecji. Wolisz togę czy to go? To go, to czujesz? Go od razu. To go, dobra. I teraz Lomé. Łomem musi otworzyć drzwi. Okej, okay, czyli dostawca z Afryki? Dostawca po prostu, dostawca afrykański. Tak. I have a key, Ugandan key. Nie wiem, czy znasz tą scenę. I musi łomem otworzyć, tak? Musi łomem otworzyć drzwi, tak. Dobra, fajna. Scena Ugandan key jest genialna. Chłop nie może otworzyć drzwi, więc rozwala kluczem francuskim oknem. Też jesteś entuzjastą, tak, tego kina afrykańskiego? Oj tak. To bardzo fajne rzeczy, no. Wybrzeże Kości Słoniowej. Côte d'Ivoire, stolica też francusko brzmiąca jest. Pisze się, jest napisane Yamoussoukro. Yamoussoukro. Jama, ustna i cukier do niej, sukro. Co z kością słoniową? Mamy jamę, mamy cukier, teraz co z kością słoniową? Może słoń daje sobie kostkę cukru do jamy. Okej. Okay. Masz to w głowie? A słonie chyba się daje, nie daje się słoniom cukru? A nawet nie wiem, ale chodzi tylko o to, żebyś to wyobraził sobie, nie? Okej, okay. Karmię słonia kostką cukrową. W jamie ustnej. Dobra, super. Bardzo fajnie teraz ci to poszło. Zróbmy sobie powtórkę już bez tych pierwszych pięciu, bo tam sobie super poradziłeś. No to powiedz mi tak, Cameron. Cameron James, Yaoundé. Komory? Komorowski to Moroni. Lesotho, Lesotho? Let's go, Maseru. Mauritius? Rishi, nie oddał mi pendrive'a. Louis. Port Louis. Nigeria? KSI, Abuja. Mhm, Abuja, tak jest. Republika Środkowej Afryki, środkowoafrykańska, tak? Elon Musk na Bungie, Bangi. Mhm. Republika Zielonego Przylądka. Zielone ufolutki wypiły praskie piwo. Praja. Przez jaką literkę? I. Tak, a z Seychelles? Szelest, Victoria. Sierra Leone? Leon Zawodowiec na górze, Freetown. Togo? To go. Afrykański dostawca otwiera łomem Lomé. Wybrzeże Kości Słoniowej? Karmię kostkami z cukru słonia. Jamie ustnej. Yamoussoukro. Na pewno? Yamoussoukro. Jest dosłownie jedna pomyłka w literce. W drugiej samogłosce. Yamoussoukro. Yamu. Może Yamu daje tę kostkę cukru. Tak sobie wiesz, to skończy. Yameł. Ja, jakby tam, gdzie mamy E po polsku, to jest U w innych słowiańskich językach czasami. Okej, okay. Ja dobra. Ja go pojamu. To tu będzie takie pół punkta, to powiedz mi jeszcze raz. Seychelles? Seychelles, Victoria. Sierra Leone? Leon Zawodowiec z Freetown. Nigeria? Deszczu, burza. Republika Środkowoafrykańska? Elon Musk, Bangi. Togo? Łomem, Lomé. Wybrzeże Kości Słoniowej? Yamoussoukro. Dobra, a jak twoja wyobraźnia? Czujesz mniej więcej jakąś taką poprawę? Jakieś fajne rzeczy tutaj ci się działy w neuronach, czy raczej taka czuję ciekawostka się tak, do ciebie? Jak freestyle'owcy się powinni czuć. Zainspirowany. Okej, okay, super. Gdzieś tam kreatywność pobudzona? Czujesz, że się uruchomiłeś tym? No, fajne rozkminy. Okej, okay, super. Mam nadzieję, że kolejne stolice też ci jakoś tam pójdą, że dałem ci wędkę, a nie od razu gotowe rozwiązanie, że też sobie tam pomożesz. Tak, wędka fest. No. Jakby coś to wiesz, dawaj znać, to tam coś pokminimy dalej. No właśnie, czekamy na twój film Graf. Ja tobie bardzo dziękuję za spotkanie. Super, że się pojawiłeś tutaj. Dostaniesz challenge, najpierw miasta w Polsce wstawię. No i czekam na challenge, rzeczywiście, jak najbardziej. Dobrego wieczoru ci życzę, wszystkiego dobrego. Trzymaj się. I do zobaczenia.